Słuchaj ryzyka, czego musicie się uczyć? Słuchaj ryzyka, czego? Gloria, gloria. Słuchaj ryzyka, czego? Inne chcecie. Deore, deore, deore. Słuchaj tego ryzyka, co on mówi, że wy się musicie czegoś uczyć. Biblia mówi, że będą się uczyć i nigdy do poznania prawdy nie dojdą. Biblia mówi, że oni będą się uczyć, nigdy do poznania prawdy nie dojdą. Och, jaka prawda, tak będzie, że oni się uczyć będą całe lata i nigdy do poznania prawdy nie dojdą. Będą się uczyć i nigdy do poznania prawdy nie dojdą. Oni się będą uczyć i nigdy do poznania prawdy nie dojdą. Biblia mówi, że oni się będą uczyć i nigdy do poznania prawdy oni nie dojdą. Nigdy do poznania prawdy oni nie dojdą. Nigdy do poznania prawdy oni nie dojdą. Nigdy. Już raz to jest śmierć. My się musimy po prostu uczyć i na błędach do błędu oni się będą tak uczyć. Przecież faryzeusze i uczeni w piśmie, oni się będą tak uczyć. Faryzeusze i uczeni w piśmie, oni się będą tak uczyć i uczyć i nigdy do poznania prawdy nie dojdą. Oni musisz opanować wszystkie te telefony, bo one ci służą i pamiętaj to. Inne excelsis, deore. Kościół katolicki. Też są siły w Polsce, żebyśmy do tego nie przyznać. Żeby tych, którzy mordowali Polaków, służyli, byli na usługach okupanta, czy jeszcze inną filozofię, że gloria. Służby Nie rozdawać nie chcemy. Czy żądał, prawda, jakiś, powiedziałbym, jakiś odwet. Patrzę, jak jest to. Gloria. Inne chcelki. Deore. Który nam tyle zła uczynił. Ja mówimy, że współcześni Niemcy, prawda? Ale to było. I myśmy przebaczali. Przyjęliśmy to co powiedział prymas Wyszyński, kardynał Wojtyła, biskup i po Soborze Watykańskim II. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jeżeli żeśmy coś wobec was zawinili, to was też was prosimy przebaczyć. I my wam przebaczamy to wszystko, co żeście zrobili. Nie boją. Nie znaczy, że nie żądamy naprawy krzywdy. To jest inna sprawa. Krzywdę zawsze należy naprawić.
I tak samo w stosunku do czcionki, proszę popatrzeć, relacje nie mają jakichś takich osób, takich osób, a mamy prawo mieć żal. To jest normalne, my mamy prawo do tego. Wyspowiada. I tak samo zgubię, że chcieli jakie rzeczy. Ja się dowiaduję dopiero po iluś latach, dzięki też Radio Maryja, dzięki tym, którzy przyjeżdżali do Radio Maryja, bo tego nas w szkole nie uczyli. Gloria, gloria! Tego tylko nam też nie mówili. Może jest jeden, drugi jakiś profesor coś wspomniał. Tak? A jak patrzę, jakie straszne mordy ty. Jakie straszne rzeczy. Nie nazywajmy tego, że to jest to dobro. I to trzeba klęknąć i pokutę robić. I modlić się, żeby już nigdy to nie wróciło. Ale my chcemy z wszystkim mieć przyjaźnie żyć. Naprawdę, bo tylko tak możemy jakieś budować przyszłość tu na ziemi. I to jest budowanie też Królestwa Bożego. Także trzeba prawdy. My się nie myślimy ani kim, ale prawdę trzeba mówić. Trzeba mówić. Tutaj zaproponowali jeden pomnik. Przyjechali ludzie z Ameryki. Przyjechali z Polski wcześniej, ale z Ameryki. Kombatanci. Polacy, kombatanci w Ameryce ufundowali pomnik rzezi wołyńskiej. To siądzie. Przyjechał twórca tego pomnika, wybitny mistrz. Zrobił wiele pomników, bardzo głęboki patriota. Człowiek, któremu też krzywdy zrobili, jego rodzinie. Także Ukraińcy. Mówiąc Ukraińcy, nie mówię, że cały naród, bo tam byli też ludzie szlachetni i są. Ale wyjdzie taka banda i dojdzie do władzy. Taka banda i później robi takie rzeczy. Takie to w historii były nieraz takie rzeczy. O, i tutaj mu proponują ten pomnik. Pan to jest dar, to nie był żaden konkurs. Myśmy też nie wystąpili o coś takiego, tylko nam zaufali. Tutaj. Boże, jaki rabat powstał. Rozumie się z nami, jakie opluwanie od razu. No. Coś, co tam metody stoją. To jest metoda dialogu. Proszę, siła argumentu. Dajcie nam argumentu. My chcemy wyciągać dobro, też pokazać. Gloria, gloria. I pokazać zło. Czego tu się bać? Pamiętaj, ci ludzie nie mają imienia. Ci ludzie nie są, nie ma tych nazw pięknie. To tak samo jak ci ludzie, którzy oddawali życie chociażby w czasach Holokaustu. Oni w Polsce nie mają nazwisk. Nie są zapomniani. Dlatego żeśmy to zrobili tutaj, to jest obowiązek nas Polaków. I robimy to. Tego nie zrobiło państwo, żaden rząd. Żaden rząd tego nie zrobił. I robimy to. Kto robi? Ludzie nam pomagają. Ci normalni Polacy kochający Pana Boga, kochający ludzi. Podobni ludzie do tych, którzy oddawali życie za swoich bliskich sąsiadów. Oni nam pomagali. Byli w cierpieniu strasznym. Tamtym totalitaryzmie niemieckim. A tutaj też tak samo trzeba się zastanowić, a nie wyzywać. Nie wiadomo co mówimy, no, zamykać usta i tak dalej. Co to za jakiś totalitaryzm znowu? Nie możemy rozmawiać. Czy ci ludzie, którzy tyle cierpieli, czy ich rodziny ucierpiały, oni nie mają głosu, prawda? Także spokojnie rozmawiajmy i na błędach się uczmy też, żeby to nigdy nie wróciło. Trzeba zbudować Królestwo Boże na tej ziemi. A to Królestwo Boże też w prawdzie trzeba budować. Nie ma tylko draniów i nie ma tylko świętych. Optyjski kościół ortodoksyjny. Są jedni i drudzy. A my wybierajmy, co chcemy budować. Jak chcemy budować przyszłość? Chcemy budować jak najlepszą. Tak nam powiedział, chce nas chrystać. I na błędach trzeba się czegoś nauczyć. To jest to, co w Starym Testamencie kładę przed tobą. Życie i śmierć. Bo
błogosławieństwo i przekleństwo. Objął kontrolę. Szczęście i nieszczęście. Zrezygnował z niepotrzebnych wybierów. My wybieramy, my kształtujemy. I trzeba to widzieć. No, trzeba to widzieć. Ja mogę powiedzieć, że na Ukrainie byłem tam tylko 3 razy. Lwowie byłem. Lwów podobno był polski. Ale muszę powiedzieć, że tam spotkałem ludzi bardzo życzliwych. Bardzo życzliwych. I Ukraińców, bardzo kulturalnych, życzliwych. Ukraińcy, którzy też słuchają Radia Maryja, bardzo życzliwych ludzi. On tam spotkał bardzo życzliwych ludzi. No wiesz, nawet poganie mogą być życzliwi. Nawet poganie, którzy zakonu nie znają, z natury czynią to, co zakon nakazuje.